Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o miłości. O czymś tak ważnym jak miłość. Jeżeli szukasz jakichś sztuczek, rytuałów, metod na zdobycie partnera czy znalezienie partnera, to nie jest film dla Ciebie. W takim wypadku odsyłam Cię do innych moich filmów tutaj na YouTube. Zobacz materializację pragnień, myśl przeciągłą, może magiczne kasztany. Tam znajdziesz różne porady. Ten film będzie dotyczył troszeczkę innej kwestii. Równie ważnej w miłości, będzie dotyczył miłości własnej. Miłość własna, która nie ma nic wspólnego z egoizmem, jest wręcz przeciwna do egoizmu. Jest uczuciem czystym, jest uczuciem szczerym, fantastycznym, tak jak poprzez egoizm niszczysz swoje otoczenie, jednocześnie niszcząc siebie, tak poprzez miłość własną pomagasz sobie, jednocześnie pomagając swojemu otoczeniu. Święty Augustyn mówi, kto nie kocha siebie, nie będzie w stanie kochać Boga. Trudno posądzać go o namawianie do egoizmu. Chodzi o to, żeby ta miłość do siebie, miłość własna, była właściwa, żeby ci pomagała zamiast szkodzić. Ciężko powiedzieć, czym ona jest, jak powinna wyglądać, może łatwiej będzie, jak nie powinna wyglądać. Rodzice, większość przytłaczająca, większość rodziców kocha swoje dzieci, ale to nie znaczy, że pozwalają im na wszystko. Ty, kochając siebie, też nie możesz pozwalać sobie na wszystko. Musisz wiedzieć, w którym kierunku podążać, dogadzać sobie, ale w sposób mądry. Powiedzmy, jesteś osobą z otyłością, nadwagą, grubą. Postanawiasz z tym skończyć. Idziesz do dietetyka, do lekarza, masz odpowiednią dietę, ćwiczysz. Wszystko idzie dobrze. W pewnym momencie twój organizm zaczyna mówić: jeść, daj mi jeść, ja chcę jeść, jeść dużo, teraz, już. Przed tobą na stole pojawia się miska soczewicy i takie wielkie, słodziuchne ciastko z kremem. Twój organizm już nie mówi, chce jeść. On mówi, daj mi to ciastko, ja chcę to ciastko, muszę mieć to ciastko, zjedzmy to ciastko, bo nie wiem, co się stanie. Jeżeli pomimo tego sięgniesz po misko soczewicy, jest to akt miłości własnej. Jeżeli sięgniesz po ciastko, to jest coś takiego, jakbyś sama sobie mówiła, masz to ciastko, żryj, tylko odczep się ode mnie. Dogadzaj sobie. Bądź dla siebie dobra, dobry, szczodry, fantastyczny, ale mądrze. Mądrze w sposób, który jest zgodny z tym, czego naprawdę chcesz. Kolejna sprawa. Mówiłem tu już na jednym z moich filmów. Tu się troszkę powtórzę, ale to jest ważne przy miłości własnej. Nie porównuj się z innymi. Czy mąż, który kocha żonę, porównuje ją z innymi kobietami? Ta ma ładniejsze nogi, ale włosy za to brzydsze. Ta się lepiej ubiera, ta się gorzej ubiera od mojej żony? Nie. On kocha tą żonę taką, jaką jest, i nie porównuje jej z innymi kobietami. To jest zupełnie inna bajka. Tak samo ty, kochając siebie, nie porównuj się z innymi ludźmi. Zawsze będą lepsi od ciebie, którzy mogą wbić cię w kompleksy. Zawsze będą gorsi od ciebie, którzy napełnią cię pychą i lenistwem, które nie pozwolą ci iść dalej, nie pozwolą ci się rozwijać. Jeżeli musisz się już z kimś porównywać, porównuj się z sobą. Siebie z wczoraj, z sobą z dziś. Czy dzisiaj masz więcej radości? Czy dzisiaj więcej umiesz? Czy dzisiaj twoje myśli są jaśniejsze? Czy dzisiaj masz więcej pewności siebie niż wczoraj? Jeżeli tak, to fantastycznie. Jeżeli nie, nie obwiniaj się, tylko zabierz się do roboty. Tu dochodzimy do kwestii obwiniania się. Ciągłego
Mamy taką skłonność. Ciągle obwiniamy się za coś, co było. Czy kochająca żona wypomni swojemu mężowi, że 6 lat temu zapomniał o imieninach jej ciotki? Czy będzie mu to codziennie i bez przerwy wypominać? Czy raczej powie, jak to fantastycznie, że przez 5 lat rzędu pamiętasz o imieninach mojej ciotki? Tak samo ty. Oczywiście. Musisz sobie zdawać sprawę ze swoich przeszłych błędów, wyciągać w nich wnioski. Niech ci służą do rozwoju, do lepszego życia, natomiast nie obwiniaj się, nie wypominaj sobie. A gdybym wtedy tego nie zrobiła, to teraz byłoby inaczej. Nie. To ty. Jakbyś wtedy tego nie zrobiła, nie byłabyś sobą, nie byłbyś tym, kim jesteś. Także przeszłość traktuj jako naukę, a nie okazję do dręczenia się. Nie dręcz istoty, którą kochasz. Nie dręcz siebie przede wszystkim, prawda? Jeszcze chciałbym ci powiedzieć na temat spojrzenia na siebie. Patrzysz na siebie, szukasz rzeczy, które możesz poprawić. Tak, ale może robisz to niewłaściwie. Nie patrz na siebie aż tak krytycznie. Popatrz na siebie z taką właśnie prawdziwą miłością, jak patrzysz na istotę, którą kochasz. Podchodź do siebie łagodnie, ale stanowczo. Przepraszam, nic nie musisz. Jeżeli chcesz iść za moimi radami, to trzeba siebie potraktować troszeczkę inaczej niż do tej pory. Nie aż tak ostro, nie aż tak krytycznie, łagodnie, z miłością, ale rozsądnie. Żeby nie zrobić z siebie rozwydrzonego bachora, a zrobić z siebie istotę, która się w fantastyczny, cudowny sposób rozwija. Nie bez przyczyny jedną ze swoich najważniejszych książek, bo to jest też jedna z książek, które były dla mnie najważniejsze, Austin Osman Sper nazwał Księgą Rozkoszy pod tytule Księga Miłości Własnej. Jeżeli nauczysz się kochać siebie w sposób mądry, rozsądny i kreatywny, nauczysz się też kochać innych. Nauczysz się być dla nich pomocny. To jest ważne. Jeżeli kochasz siebie, jeżeli wypracujesz w sobie miłość własną, zadowolenie, pobłażliwość dla siebie, to się rozejdzie dookoła. To się rozprzestrzeni również na twoje otoczenie, nie tylko poprzez to, co będziesz robić dla tego otoczenia, ale również poprzez twoje oddziaływanie energetyczne. W twoim towarzystwie ludzie będą czuć się dobrze, zwierzęta będą do ciebie lgnąć, będziesz w stanie im pomóc. Kochając siebie, nie zapominaj o innych. Pamiętaj, dąż do rozwoju. Jeszcze jedno chciałbym ci powiedzieć, jeżeli chodzi o to dążenie do rozwoju. Kochasz siebie, więc wejdź w głąb siebie i pomyśl, czego naprawdę chcesz, do czego naprawdę dążysz. Żyjemy w świecie, kiedy świadomie i nieświadomie twoje otoczenie narzuca ci pewne dążenia, pewne kierunki, trendy. Oceń to. Oceń, czy to jest to, czego właśnie ty chcesz, czego pragniesz. Jeżeli tak, dąż do tego. Rozsądnie, niezbyt szybko, bo się zdyszysz. Ale odrzuć to wszystko, co jest ci narzucone z zewnątrz, bo nie będziesz miał siły do realizacji własnych celów. Do pełnego pokochania siebie, do pełnego pokochania świata, do samorozwoju, który w konsekwencji doprowadzi do tego, że i ten świat otaczający ciebie, ludzi, zwierzęta, wszelkie istoty zmienisz na lepsze.
tyle na dziś. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na inne moje filmy, gdzie znajdziesz troszkę rozważań, trochę praktycznych porad życiowych na bardzo różne sytuacje. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Dzięki. Do zobaczenia.